Witajcie, moi drodzy. Dziś porozmawiamy o Twoim własnym, indywidualnym planie rozwoju osobistego. Pomogę Ci go przygotować, pokażę Ci, jakie są pierwsze kroki do tego, aby znaleźć taki pomysł na siebie, na swój własny rozwój osobisty, bo nie ma technik, które działają dla wszystkich. To jest nieprawda, że są takie uniwersalne metody, które zawsze się sprawdzają. Moim zdaniem, rozwój osobisty jest kwestią bardzo indywidualną. I jeżeli wskoczysz na drogę, która do Ciebie pasuje, no to efekty pojawią się bardzo szybko. Natomiast jeżeli cały czas jesteś na drodze, która jest dostosowana do kogoś innego, bo ktoś Ci powiedział, że tak powinno się pracować nad sobą, to te efekty nie przychodzą albo w pewnym momencie się zatrzymują. A więc, dlatego Pomówmy sobie o tym planie na rozwój osobisty, bo ja często słyszę od Was pytania i to w wiadomościach prywatnych, i w komentarzach czytam takie pytania, ale przede wszystkim te pytania słyszę od moich klientów na sesjach indywidualnych online, i te osoby bardzo często mnie pytają o to. No dobrze. Ale jak zacząć pracę nad sobą? Jak zacząć ten swój rozwój osobisty, aby mieć pewność, że to naprawdę zaprowadzi nas do miejsca, do którego chcemy dotrzeć? Jak zacząć? Jak wykonać ten pierwszy krok? Jak ułożyć sobie to w głowie? Bo wiele osób, które do mnie trafia, to są osoby, które naprawdę wiedzą już dużo na temat rozwoju osobistego, psychologii, często wręcz specjalizują się w jakimś temacie, który bardzo ich fascynuje. Natomiast te same osoby, które mają wiedzę, głowę, Przepełnioną wiedzą, to są też osoby, które stoją w miejscu, które utknęły gdzieś w etapie swojego rozwoju, które nie wiedzą, jak tą wiedzę przekuć na takie konkretne działania, które pomogą im w codzienności. I właśnie dlatego trzeba przygotować ten swój plan rozwoju osobistego, choć to słowo plan może brzmieć trochę zbyt na wyrost, ponieważ ja chciałbym Wam dzisiaj pokazać, że żeby rozwój osobisty był skuteczny, nie może być skomplikowany. Musi być oparty na prostych założeniach, i ten Wasz plan musi być na tyle prosty. Że jak ktoś was obudzi o trzecie nad ranem, to wy bez problemu powiecie, o co tak naprawdę chodzi w tym waszym rozwoju osobistym. A więc, jeżeli jesteś osobą, która chce zmienić w jakiś sposób swoje życie, może swój związek, swoją pracę, może relacje z osobami z rodziny, czyli na przykład taki negatywny wpływ rodziny czujesz na, na sobie i chcesz to zmienić, chcesz się uodpornić, chcesz postawić jakieś granice, to myślę, że ten materiał będzie dla ciebie i przygotowanie takiego, Takiego prostego planu, będzie czymś, co może ci pomóc, tak uchwycić te efekty. Dodatkowo, ten materiał będzie na pewno dobry dla osób, które mają takie poczucie, że gdzieś już zaczęły się rozwijać, znają się ten rozwój osobisty, natomiast mają takie poczucie, że kiedyś to działało na nich lepiej, a teraz utknęli w takim martwym punkcie, w takim miejscu, z którego nie wiedzą, jak się wydostać, a czasami takie osoby, które mają poczucie, że utknęły w miejscu, to są takie zniecierpliwione, wręcz przyglądają się same sobie, a przez to, że mają lepszą taką samą świadomość, taki większy wgląd w siebie, to nawet nie czują tego, że utknęły w miejscu, tylko zaczynają odczuwać, że pomału się staczają i boją się tego, no bo tak dużo zainwestowały w pracę nad sobą, więc słabo by było po prostu to zmarnować. A więc, jeżeli zaczynasz swoją drogę z rozwojem osobistym, chcesz zmienić swoje życie albo już pracujesz nad sobą, ale czujesz, że utknąłeś czy utknęłaś w miejscu, to myślę, że ten materiał będzie ciekawą wskazówką do tego, jak z tego punktu, czy to początkowego, czy takiego martwego punktu, się wydostać i zrobić te pierwsze kluczowe kroki. I przed tym, jak opowiem wam dokładnie, jak zacząć ten plan rozwoju osobistego, dostosowany do indywidualnych potrzeb, mam jedną prośbę. Chciałbym, żeby te materiały docierały do wielu osób, osób, które tego potrzebują. Warto mówić o psychologii, o rozwoju osobistym. Natomiast ja sam tego nie zrobię. Możecie mi w tym pomóc, waszymi komentarzami. Waszymi subskrypcjami i udostępnianiami tych materiałów wszędzie, gdzie tylko się da, w takiej formie dla osób, które po prostu tego potrzebują. Czyli znacie kogoś, kto mógłby skorzystać z takich moich materiałów, wyślijcie ten materiał. Niech ta osoba sama zdecyduje, czy będzie to coś, co może jej pomóc. No i przede wszystkim dziękuję Wam jeszcze za te subskrypcje, bo to naprawdę pozytywnie wpływa na to, jak te materiały docierają do innych osób. A więc za to Wam dziękuję i przechodzimy już do tego planu rozwoju osobistego. A więc, jak taki plan rozwoju osobistego przygotować? Tak jak powiedziałem, jest to moim zdaniem bardzo indywidualna sprawa. Czyli nie wierzę w to, że istnieją jakieś uniwersalne techniki dobre dla wszystkich, ale wierzę w to, że z całej masy tych technik i psychologicznych, i w kwestii rozwoju osobistego możemy wybrać te. Które dla nas akurat będą dobre. Ja nad tym właśnie pracuję często z moimi klientami, którzy mają pełno tych wszystkich technik w swojej głowie i próbują na sobie stosować wszystko. A ja mówię: nie, spokojnie, oddzielmy to, co do Ciebie pasuje, od tego, co do Ciebie zupełnie nie pasuje, bo tylko w momencie, kiedy wybierzesz właściwą drogę swojego rozwoju taką drogę, która jest dostosowana do Twoich wartości, do Twoich potrzeb. Do Twojej osobowości, do Twojego temperamentu, do Twojego układu nerwowego, i kiedy te techniki będą wykorzystywać również Twoje atuty, które każdy ma, tylko często trzeba je po prostu odkryć. Więc wejdziesz na drogę, która jest dostosowana do Ciebie, no to ten rozwój będzie dużo szybszy. Natomiast kiedy Ty stale próbujesz iść drogą, która do Ciebie nie pasuje, która jest przeciwna Twoim wartościom, która nie jest zgodna z Twoją osobowością, która nie jest zgodna z Twoim temperamentem, czyli tym naszym takim biologicznym układem nerwowym, no to nie ma się co dziwić. Że albo ten rozwój osobisty kojarzy ci się z takim trudem, z takim bólem, z takim niedopasowaniem, albo po prostu te efekty przychodzą zbyt wolno. I bardzo często obserwuję to w kontekście moich klientów, jak trudno jest im znaleźć swoją własną drogę, kiedy mają przepełnioną głowę takimi różnymi technikami, pomysłami, światopoglądem w kontekście rozwoju osobistego. Natomiast widzę ten moment, kiedy ktoś. Kliknie, kiedy przełączy się na to, i kiedy poczuje, że znalazł właściwą drogę, i te osoby wręcz rozkwitają. Te osoby wyglądają, jakby złapały w końcu wiadę w żagle i widzą te postępy. Dlatego cały czas Was zachęcam do tego, żeby nie słuchać wszystkich dookoła, ale żeby posłuchać siebie, bo moje podejście do rozwoju osobistego, do pracy nad sobą, to jest bardzo mocne ufanie swojej własnej intuicji. Ja tak naprawdę w większości moich klientów mówię o tym. Że w pewnym momencie przestaniemy się spotykać na konsultacjach indywidualnych, ale oni mają zostać z jedną umiejętnością, czyli z, ze wsłuchiwaniem się w swoją intuicję. My od początku pracujemy nad tym, żeby to ich intuicja była ich przewodnikiem, podpowiadała im, co jest dla nich dobre, a co jest dla nich niewłaściwe, a ja jestem tylko narzędziem, który ma tą intuicję wzmocnić. I nic tak naprawdę więcej nie powinienem robić, bo każdy z was, jak wzmocni tą swoją intuicję, może pracować sam nad sobą, ufając właśnie głęboko tej swojej intuicji. Natomiast żeby nauczyć się ufać swojej intuicji i żeby wyznaczyć sobie ten właściwy kierunek w rozwoju osobistym, ustalić ten swój własny plan, nie można tego komplikować. I tak jak powiedziałem, jeżeli twoja głowa jest przepełniona różnymi pomysłami, technikami, metodami na pracę nad sobą, na zmianę swoich nawyków, zmianę swojego życia, no to po prostu trzeba zacząć z tego wybierać i testować, czy to do ciebie pasuje, czy to pasuje do Twojej osobowości, czy to pasuje do Twojego stylu życia, bo często tak jest, że jakieś techniki sprawdziłyby się w Twoim momencie, ale w innym etapie życia. Zupełnie inaczej pracujemy nad sobą, kiedy nie mamy zbyt wielu zobowiązań, kiedy możemy dużo ryzykować, a zupełnie inaczej, kiedy mamy zobowiązania, mamy rodzinę, urodziło nam się dziecko. Musimy zmienić pracę, albo jeszcze inne rzeczy związane, np. Na z naszym zdrowiem fizycznym, nie pozwalają nam tak dużo ryzykować, no to wtedy nie będziemy korzystać z technik, które opierają się głównie na takim szybkim wzroście, szybkim takim sięganiu po coś, czego potrzebujemy, ale dużo ryzykując, tylko będziemy budować ten rozwój zupełnie w inny sposób. A więc dostosowanie technik. I pracę nad sobą, tego swojego planu rozwoju osobistego do swoich własnych potrzeb, to jest klucz. Jak to zrobicie, no to wszystko zacznie się zmieniać w waszym życiu. Natomiast jeżeli czujecie, że no, te zmiany nie idą w takim kierunku, jakbyście chcieli, to prawdopodobnie jesteście na niewłaściwej drodze, czyli drodze, która mogła się sprawdzać w waszej przeszłości, albo może się sprawdzać dla innych osób, które was inspirują, ale nie jest to wasza droga. I moje zadanie to jest pomóc wam w tym, żeby odnaleźć swoją własną drogę. Bo tak jak mówiłem, jak już na nią wejdziecie i poczujecie tę siłę, poczujecie to przyciąganie w tą właściwą stronę i złapiecie ten wiatr w żagle, to każdy następny krok będzie dużo łatwiejszy. Natomiast te pierwsze kroki bywają trudne. No i właśnie stąd powstał ten materiał. Bo jeżeli chcecie przygotować ten swój plan rozwoju osobistego, to pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. To jest coś, od czego startuję praktycznie z każdym moim klientem. To jest po prostu szczera ocena swojej bieżącej sytuacji. Musisz znaleźć ten swój punkt startowy, musisz zrobić stop w swoim życiu i przyjrzeć się temu, jak to życie moje wygląda. Tylko prawda jest taka, że ocenianie swojego własnego życia bywa bardzo skomplikowane. No bo jak niby mam moc ocenić swoje życie? I dlatego ja stosuję taką bardzo prostą metodę oceny swojego życia przez wzgląd na te trzy główne filary, które tworzą nasze życie, o których bardzo często wam mówię i specjalnie to dziś jeszcze raz powtórzę, żebyście wiedzieli, że to wszystko ze sobą się zazębia. Ponieważ, żeby ocenić swoje własne życie, możecie oceniać tutaj. To, co będę wam mówił na skali od 1 do 10 albo przy, możecie sobie przyjąć skalę jakąkolwiek chcecie, natomiast ta skala 1 do 10 jest bardzo często przez moich klientów wybierana. I chodzi o to, żeby ocenić swoje życie na podstawie tych trzech fundamentów. I pierwszy fundament to jest wasze zdrowie, czyli jak oceniasz swoje zdrowie fizyczne, jak oceniasz swoje zdrowie psychiczne, możesz to ocenić w skali od 1 do 10. Może ta. Zdrowie fizyczne jest gorsze od psychicznego, albo na odwrót, albo w jednym i w drugim masz pewne problemy. I kiedy oceniasz to swoje zdrowie, zadawaj sobie dodatkowe pytania. Przykładowo, czy odwlekasz coś w czasie w kontekście Twojego zdrowia, czy na przykład robiłeś, czy nie robiłeś badań w ostatnim czasie? Wielu moich klientów, kiedy pytam ich o to, kiedy robili ostatnio jakieś badania, bo na przykład czują się zmęczeni, Czują, że coś tam z ich psychiką się pogarsza, nie mają takiej determinacji, motywacji, to ja pytam ich o zwykłe badania takie badania krwi. A te osoby mówią, że robiły je kilka lat temu, albo nawet nie pamiętają, kiedy robiły, bo myślą tylko o pracy nad swoją psychiką. Natomiast psychika i ciało są ze sobą powiązane i bardzo często trzeba o tym powiązaniu sobie przypominać. Bo bez pracowania nad swoim ciałem bardzo trudno jest wzmocnić swoją psychikę. Natomiast bez pracy nad psychiką trudno też zadbać o swoje ciało. A więc zastanówcie się, jak wy oceniacie to swoje zdrowie. Te dwie najważniejsze połówki swojego zdrowia: zdrowie fizyczne i zdrowie psychiczne. Zastanówcie się, czy czegoś boicie się w kontekście waszego zdrowia. Czy na przykład w waszej rodzinie. Pojawiały się jakieś choroby, które też sprawiają, że macie w sobie ten lęk, a więc musicie nazwać ten swój lęk w kontekście zdrowia. Czego ja tak naprawdę się boję? Dlaczego nie robię badań? Bo może boję się, że odkryję jakieś rzeczy, jakieś choroby, którymi już w tym momencie muszę się zająć. I jest jeszcze jedna rzecz w kontekście zdrowia, która jest bardzo problematyczna. Zastanów się, czy ty masz dobrze zaplanowany odpoczynek. A może w ogóle nie potrafisz odpoczywać? Może odpoczynek Cię stresuje. Ja mam wielu klientów, którzy od lat nie wyjeżdżają na wczasy, którzy nie potrafią odpoczywać, którzy jak tylko kończy się piątek i zaraz ma zacząć się weekend, chodzącali zestresowani i po prostu nie potrafią w żaden sposób odpocząć w ten weekend, bo myślą tylko o poniedziałku. A więc zastanów się, czy w kontekście swojego zdrowia ty Masz dobrze zaplanowany odpoczynek, bo jeżeli nie potrafisz odpoczywać, no to ewidentnie będzie to wpływało na ten twój filar, kluczowy filar, czyli twoje zdrowie. A więc ocena pierwszego filaru mamy już ją ze sobą. Drugi filar to twoje relacje. Jak oceniasz swoje relacje? I możesz te relacje podzielić na kilka takich osobnych kategorii. Jak oceniasz swój związek, jeżeli jesteś w związku? Jak oceniasz relacje ze swoją rodziną, z rodzicami, z rodzeństwem, z dalszą rodziną? Jak oceniasz swoje relacje z przyjaciółmi? Jak oceniasz swoje relacje w pracy ze współpracownikami? Jak oceniasz swoje relacje z szefem? Jak oceniasz ogólnie relacje z innymi ludźmi? Czy jest tak, że ty ufasz innym ludziom? Czy raczej stresujesz się kontaktami z innymi osobami? Oceń tą swoją sferę relacyjną, bo może jest tak, że jeżeli pewne kwestie są zaniedbane w sferze relacyjnej, to one bardzo mocno wpływają na przykład na tą sferę zdrowotną. Męczą cię psychicznie, męczą cię fizycznie, bo te relacje mogą wpływać na nasze zdrowie. Tak naprawdę wszystkie trzy filary oddziałują nawzajem na siebie, bo tutaj jak już oceniłaś czy oceniłaś swoje zdrowie, oceniłaś, oceniłaś swoje relacje, to mamy jeszcze trzeci filar do oceny, a więc sfera finansowa, filar, który nazywam najczęściej po prostu pieniędzmi. Zmierzmy się z tym tematem, bo my w Polsce nie potrafimy rozmawiać o pieniądzach, więc będę wam mówił o tym wprost. Ten trzeci filar, pieniądze związany jest z bezpieczeństwem, z satysfakcją, z taką. Życiową zdolnością do tego, żeby szukać takiego swojego własnego miejsca, ale nie w kontekście bliskich relacji, nie w kontekście związku, nie w kontekście pracy nad sobą, ale takiego samospełnienia w kontekście budowania swojej kariery zawodowej. I tu warto zadać sobie to pytanie: czy ja w ogóle jestem zadowolony ze swojej pracy? Czy czuję się spełniony w swojej pracy? Czy czuję, że mogę dalej się rozwijać? Bo czasami to, jak ktoś powie sobie, no tak, jestem zadowolony z pracy, ale wejdzie później głębiej w ten temat, czy czujesz się spełniony, no, wtedy czasami osoby mówią, że nie. Albo czy czujesz, że możesz się rozwijać, i wtedy też czasami osoby mówią, że nie. Albo mam też przykłady klientów, którzy ogólnie mówią, ja nie jestem zadowolony ze swojej pracy. Ja nie czuję się spełniony. Ale kiedy na przykład dochodzimy do pytania, czy mogę w tej pracy się dalej rozwijać? To te osoby, tak, mierząc się szczerze sami ze sobą, mówią: tak. Mam możliwość rozwoju. I mimo tego, że ja nie lubię tej pracy, mimo tego, że ja nie czuję się tam spełniony, ja czuję, że jest tam potencjał do rozwoju, i ja po prostu ten potencjał mogę wykorzystać, ale dopiero jak to rozumiem. Bo kiedy ciągle tylko sobie powtarzam w głowie, że nie lubię tej pracy, że nie chcę do niej chodzić, to nie wykorzystam tego potencjału rozwojowego. Natomiast jeżeli widzę, nie lubię pracy, nie czuję się spełniony, ale może być to taka praca na pewien czas, która pomoże mi się wspiąć w tym kierunku. W którym ja chcę się wspinać i pomoże mi się rozwinąć, no to może i ta satysfakcja będzie trochę większa, może i to zadowolenie będzie trochę większe, bo ja wtedy wiem dokładnie o co mi chodzi z tą pracą, że nie jest to praca, na którą jestem skazany, czy skazana do końca swoich dni, tylko to jest jakiś etap. Ale czasami myślenie w ten sposób o swojej pracy, której nie lubimy, jako o pewnym etapie, który pozwoli nam się wybić, to jest coś, co całkowicie zmienia myślenie i zmienia emocje w kontekście naszej pracy. Druga rzecz, którą jej warto się, o której warto pomyśleć w kontekście tego filaru pieniądze, kariera, to jest to, czy ty masz swój plan B. Czy masz w głowie jakąś nową ścieżkę swojej kariery, czy masz nowy pomysł na siebie, czy uważasz, że ta twoja dziedzina. Twoje stanowisko, twoja praca to jest jedyna droga w twoim życiu. I to jest bardzo niebezpieczne, bo wiele osób, które stawia wszystko na jedną kartę, to, to są osoby, które żyją w takim ciągłym lęku. Może ten lęk nie jest jeszcze uświadomiony, ale jeżeli ty wszystko inwestujesz w jedną ścieżkę kariery, w jedną drogę, no to prawdopodobnie ten lęk w końcu się pojawi. Bo co jeśli nie będziesz mógł, czy nie będziesz mogła wykonywać tego zawodu? Co jeśli świat się zmieni, otoczenie rynkowe się zmieni? Dlatego warto szukać sobie w takich bezpiecznych warunkach tego planu B. Zastanawiać się, no dobrze, jakby dziś wszystko to, co do tej pory zawodowo mi się skończyło, to czy ja mam nowy pomysł na siebie? I dla wielu osób jest to pytanie otwierające głowę. I jeżeli mówimy już wprost o kwestiach finansowych, kwestiach związanych z karierą zawodową, po prostu, jeżeli mówimy o pieniądzach, to warto się zastanowić, czy ty w ogóle jesteś zadowolony, zadowolona ze swoich finansów, czy jesteś zadowolona ze swoich oszczędności, czy jesteś zadowolona z tego, jaki masz obecnie na swojej głowie kredyt, jeżeli go masz, czy jesteś zadowolona ze swoich nawyków finansowych. A więc tu. Pierwszy krok do układania swojego osobistego planu rozwoju osobistego to jest zmierzenie się z sytuacją bieżącą, zobaczenie z czego ty startujesz, i musisz ocenić swoje zdrowie, musisz ocenić swoje relacje i musisz ocenić swoje pieniądze, czyli tą kwestię kariery zawodowej. I kiedy to zrobisz, to możesz przejść do drugiego etapu, który będzie bardzo ważny w kontekście nabierania takiego rozpędu. I ten drugi etap jest bardzo prosty. Już wiesz, skąd startujesz, jeszcze nie musisz wiedzieć, dokąd zmierzasz, ale chodzi o to, żeby uwierzyć w metodę małych kroków i stosować ją codziennie w swoim życiu. A więc ten krok drugi do układania swojego własnego, indywidualnego planu na rozwój osobisty polega na tym, żeby wyrobić w sobie pewne małe nawyki, małe rutyny, które będą takim jednym małym krokiem każdego dnia, który rozwinie. Każdy z tych trzech filarów to ma być jeden mały kamyczek, jeden mały krok, który dołożycie tutaj w rozwoju tej waszej ścieżki, każdej z tych trzech filarów, i będziecie po prostu robić to regularnie. I przykładowo, jeżeli chcecie robić regularnie jeden malutki kroczek i zrobić z niego pewną rutynę, pewien mały nawyk w kontekście zdrowia, to może pójdźcie po prostu każdego dnia na 15-minutowy spacer, albo możecie sobie ustalić, że odłożycie telefon komórkowy przed godzinę przed spaniem, żeby nie naświetlać swoich oczu. A może każdego dnia będziecie chcieli zmierzyć się z jakimś trudnym tematem związanym z waszym zdrowiem, który jest wywoływany tymi waszymi lękami czyli boicie się badań, ponieważ w waszej rodzinie były jakieś choroby to dowiedzcie się trochę więcej na temat tej choroby. Tylko nie poświęcajcie na to godziny, kilka godzin dziennie, tylko poświęćcie 10-15 minut, niech to będzie jeden mały krok, ale systematycznie dokładajcie cegiełkę do cegiełki. I tak samo możemy robić w kontekście naszych relacji. Możesz zadzwonić do kogoś, możesz spędzić godzinę ze swoim partnerem, ze swoją partnerką, takiego jakościowego czasu. Wielu moich klientów, którzy mają problemy w związkach, to są osoby. Które uważają, że nawet pół godziny dziennie nie mają dla swojego partnera albo on nie ma tego czasu dla nich, takiego jakościowego, o, że oni może są ze sobą gdzieś tam blisko ciałami, w sensie mijają się w mieszkaniu czy w domu, ale zupełnie nie mają takiego jakościowego czasu, gdzie jedna i druga osoba jest zaangażowana w rozmowę, zaangażowana w ten kontakt. A więc zastanówcie się, ile czasu chcecie spędzić takiego jakościowego z tą drugą połówką. I oczywiście trzeci filar, też jest ważne, żeby o niego zadbać, czyli te pieniądze. Zastanówcie się, ile możecie każdego dnia oszczędzić pieniędzy, ale w takim sensie, że to nie mają być jakieś wielkie oszczędności, tylko chodzi o to, że jakieś sumy pieniędzy nie wydasz na jakieś drobnostki, na jakieś pierdoły, które zazwyczaj ci się zdarzają, ale po prostu w ten sposób poczujesz, że masz kontrolę nad swoimi finansami, nawet nad małą ich częścią, ale że będzie to systematyczny krok. Możesz poszukać też inspiracji do tego, czym możesz się zajmować, czyli znaleźć ten pomysł na siebie, znaleźć ten swój plan B. Możesz też zrobić nawyk z takiej edukacji finansowej, czyli możesz poznawać dobre nawyki finansowe, które stosują inne osoby, ale nie też poświęcając na to nie wiadomo, ile czasu, tylko robiąc małą rzecz systematycznie, codziennie. Właśnie o to mi chodzi, żeby podejść w taki zrównoważony sposób do swojego rozwoju i dzielić ten czas na trzy kategorie, bo moi klienci popełniają często błąd, że wsiąkają w jeden temat, zajmują się tylko swoim zdrowiem, na przykład fizycznym, albo tylko zdrowiem psychicznym i nic więcej ich nie obchodzi. Zaniedbują relacje, zaniedbują kwestie finansowe i ten rozwój stoi w miejscu. I lepiej jest podzielić ten swój czas, bez względu na to ile go masz, nawet jak go masz 10 minut dziennie, to podzielić na po trzy minutki na każdy ten obszar. Czyli obszar zdrowia, obszar relacji, obszar pieniędzy, i na razie nie musisz mieć konkretnego planu, konkretnego celu, nie musisz mieć nawet konkretnych marzeń. Chodzi o to, żeby na początku tej swojej drogi nabrać trochę rozpędu i uwierzyć w to, że Ty możesz coś robić systematycznie. I tu właśnie pojawia się pierwszy raz, kiedy Ty masz posłuchać swojej intuicji. Bo pamiętaj, że jeżeli ten krok, ten malutki krok każdego dnia Ci służy, to twoja intuicja będzie podpowiadać Ci, że wszystko jest ok. Ale jeżeli poczujesz, że na przykład te 15 minut spaceru, to już nie jest coś dla Ciebie, nie jest coś dla Ciebie, nie jest to atrakcyjne, to zaufaj swojej intuicji i po prostu zmień ten mały kroczek. Zamiast spaceru, może zacznij teraz szukać jakichś informacji na temat właśnie tych chorób, które powodują w Tobie lęki, albo jak sprawić, żeby. W Twojej konkretnej sytuacji dostosować lepiej dietę do, do siebie, do swoich potrzeb. A więc zaufaj tutaj intuicji, że dopóki ten krok jest dla Ciebie ważny i daje Ci jakieś efekty, to robisz go regularnie. Ale masz też prawo przerwać ten krok, jeżeli wyczerpią Ci się korzyści z tego kroku. I na tym polega właśnie słuchanie swojej intuicji. Bo kiedy masz wiele skomplikowanych rzeczy, to intuicja nic ci nie podpowie, bo ty nie wiesz, jak z tego skorzystać. A jeżeli masz jakiś mały krok w tych trzech obszarach, to bardzo szybko dojdziesz do takiego wniosku, że pewne kroki. Dają ci jakąś satysfakcję, przyjemność, a pewne kroki po prostu tak sobie ustaliłeś czy ustalałeś, bo nie miałaś innego pomysłu i teraz możesz to zmienić. Zmiana takiego swojego małego, małego nawyku, czy tej małej rutyny w kontekście pracy nad sobą, jest też bardzo ważna, bo ona jest związana z tym, czy ty potrafisz zaufać swojej intuicji i wysłuchać tej intuicji, kiedy ci mówi, że ten krok nie jest już dobry dla ciebie. No i to jest podstawa tego rozwoju osobistego. I to jest podstawa też budowania swojego planu na rozwój osobisty. Na początku przyglądamy się tej swojej własnej sytuacji. To jest krok pierwszy. Zobaczymy, z czego startujemy. A krok drugi to jest ustalenie na razie małych, drobnych nawyków, które pchają cię we właściwą stronę. Ty naprawdę nie musisz jeszcze wiedzieć, dokąd ty zmierzasz. Chodzi jedynie o to, żeby zaufać sobie, że jeżeli weźmiesz te trzy filary, że przepchniesz je o kawałek w tą właściwą stronę. Tu pomoże ci intuicja. I kiedy robisz systematycznie te kroki, to różne rzeczy pojawiają się w Twoim otoczeniu, i temu też musisz zaufać. Zaufaj temu, że świat przyniesie Ci jakieś ciekawe rzeczy, ciekawe rozwiązania. W pewien sposób przyciągniesz je do siebie, ponieważ nastawisz na to swój umysł. Jeżeli będziesz robić te kroki regularnie, no to coś się wydarzy w Twoim życiu, a Ty musisz być gotowy i otwarty na to, żeby to przyjąć, przyjrzeć się temu i zobaczyć, jak możesz to wykorzystać. To były dopiero pierwsze dwa kroki, jeżeli chodzi o układanie swojego planu rozwoju osobistego. Natomiast nie ma co w tym momencie komplikować. Skupcie się na tym, wykonajcie te pierwsze dwa kroki, w... zobaczcie, jak to funkcjonuje w Waszym życiu, i dopiero później możemy przejść dalej. I tu zachęcam Was do komentowania. Opowiedziałem Wam o dwóch krokach. Mam przygotowane materiały na to, żeby opowiedzieć o kolejnych, kolejnych krokach, natomiast nie wiem, czy Was to interesuje. Dajcie mi znać, czy chcecie poznać kolejne kroki, natomiast jeszcze na razie nie będę ich podawał, ponieważ chciałbym, żebyście skupili się na tych pierwszych dwóch. Jak wykonacie pierwsze dwa, będziecie gotowi na to, żeby przejść dalej, ale nie twórzcie w swojej głowie kolejnej jakiejś takiej teorii, tylko po prostu weźcie to do swojego życia. Oceńcie swoją sytuację, wybierzcie małe rutyny, małe nawyki, które będą pomagać Wam rozwijać te trzy kluczowe obszary w życiu, później możemy przejść dalej. Natomiast dajcie mi znać w komentarzu, czy jest w ogóle sens robić takie materiały na temat takiego indywidualnego planu na rozwój osobisty. Dajcie mi znać, czekam na Wasze komentarze. A jeżeli tu jesteście i nie macie jeszcze subskrypcji mojego kanału, zasubskrybujcie, bo to nie jest tylko mi potrzebne. To jest potrzebne osobom, które jeszcze nie znają tego kanału, ale jakby go poznały, to mogłyby coś odmienić w swoim życiu, i to też wy o tym decydujecie. Czy te osoby będą mogły się dowiedzieć? I bardzo Wam za tę subskrypcję dziękuję.